Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś zajmiemy się sentymentalnymi rzeczami i oczywiście tym, jak się ich pozbyć. I nie mam dużo rad dla Was, bo to jest bardzo proste, ale też zarazem bardzo trudne, bo nie ma konkretnych rad, do których moglibyście się zastosować i tyle. I to by było takie proste, bo jak wiadomo, są rzeczy, do których jesteśmy z różnych względów bardziej przywiązani i bardzo ciężko nam się z nimi rozstać, bo tak jakby wewnątrz nich kryją się jakieś wspomnienia. I do tego myślę, trzeba po prostu dojrzeć i trzeba się przygotować mentalnie, tak jakby. I ja mogę Wam tylko powiedzieć to, że zawsze można sobie zrobić zdjęcia tych rzeczy, z którymi bardzo ciężko nam się rozstać i po prostu zrobić sobie taki folder gdzieś na dysku zewnętrznym i przetrzymywać te zdjęcia. Bardzo dużo minimalistów tak robi. Ja nie robię tego i nigdy jakby nie robiłam, nigdy nie wydawało mi się to potrzebne, bo te rzeczy, których ciężko było mi się pozbyć, ja je chciałam po prostu dotknąć, ja je chciałam zobaczyć, dotknąć, poprzewracać, coś tam porobić. I wtedy tak jakby te wspomnienia powracały, a takie zdjęcie po prostu tego przedmiotu nie wzbudzało we mnie żadnych emocji, dlatego tych zdjęć nie robiłam, ale wiem, że bardzo dużo osób tak robi i im się to bardzo dobrze sprawdza. Więc jeśli Wy czujecie, że takie coś mogłoby Wam pomóc, to tak zróbcie. Jeśli Wam się nie sprawdzi, to po prostu skasujecie te zdjęcia, ale warto spróbować. Mi się to nie sprawdziło akurat. Ale ja po prostu... To zależy też, jakie przedmioty, bo mam parę przedmiotów, szczególnie moja grecka półeczka, jest po prostu pełna właśnie w bogach, w figurkach bogów. Mam mojego Aleksandra, Achillesa i parę pamiątek właśnie z Grecji. Tam są tylko rzeczy z Grecji, z jakichś wycieczek i tak dalej. Nie mam już w moim pokoju nic z takich jakby figurek, z takich ozdób, co nie byłoby z Grecji. Oprócz oczywiście moich kwiatków. Chociaż to jest mandarynka. Tak, to jest mandarynka. Ona też jest z Grecji. Znajdźcie się. Nie no, żartuję. Ale nie żartuję, że jest z Grecji. Ja wyszłam z założenia, że wspomnienia mam zawsze przy sobie. I nieważne, czy ja będę miała daną rzecz, czy też nie. Zawsze będę pamiętała o danej osobie. Zawsze będę pamiętała o jakimś wydarzeniu, jeśli ono faktycznie było dla mnie ważne. Bardzo dużo czasu trzymałam bluzę mojego byłego chłopaka, kiedy już był byłym chłopakiem i ja wciąż ją trzymałam i nie chciałam jej oddać. Oddawałam ją parę razy, ale zawsze jakby ona do mnie wracała. I w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, ona po prostu nic nie wnosi do mojego życia, tylko smutek. I po co ja mam to trzymać? I może być tak z dużą ilością tych rzeczy, ale jeśli są to rzeczy, które wywołują w Was miłe jakieś emocje, jakieś dobre wspomnienia, no to po prostu trzeba dojrzeć do tego, żeby dać tej rzeczy odejść. I to nie jest łatwe. Tego nie można zrobić tak od razu i pozbyć się wszystkich takich sentymentalnych rzeczy. I nie wszystkich rzeczy trzeba się pozbywać. Nie musicie się pozbywać wszystkiego. Nie musicie wywalać, oddawać, bo tak, bo nie można mieć takich rzeczy. Jest już kwestia indywidualna, sprawa każdego człowieka, czy jakąś rzecz sobie zachowa, czy też nie. Więc nikomu nic do tego, jeśli zachowacie sobie, nie wiem, kolekcję znaczków, które zbierał Wasz dziadek, a byliście z nim bardzo blisko. To nie znaczy, że nie możecie być minimalistami. Zawsze jest coś, z czym nie możecie się po prostu rozstać, bo jest to jakaś część Was. I na chwilę obecną dla mnie to jest kolekcja tych figurek z Grecji.
I na chwilę obecną ja się nie mogę z nimi rozstać. Tym bardziej, że one są tutaj w moim rodzinnym domu, one nikomu nie zawadzają. Jeśli ja nie chciałabym mieć ich w pokoju, to na pewno moi rodzice by je wzięli. I te figurki naprawdę dużo dla mnie znaczą. One po prostu przypominają mi, skąd ja pochodzę. I no nie wgłębiam się już dalej w szczegóły, ale każdy z nas ma coś takiego. I myślę, że byłoby głupotą pozbywać się wszystkiego. Jeśli macie na przykład miejsce w swoim domu, albo jak w moim przypadku, kiedy ja się przeprowadzę, nie wezmę tych wszystkich figurek ze sobą, ale one pozostaną u mnie w domu i kiedy będę odwiedzać rodziców, mogę przyjść, popatrzeć na te figurki i powspominać dawne czasy, bo tutaj one nikomu nie wadzą. Książki zawsze były moim ulubionym elementem pokoju i ja miałam ich. Kiedyś ja je liczyłam tak mniej więcej i miałam ich chyba ponad 400, około 500 książek. Naprawdę było ich sporo. I teraz zostało mi jakieś 100 ileś, nie liczyłam ich wszystkich, bo mam parę jeszcze w Krakowie. Jakieś 100, 110, 120 maksymalnie mi ich zostało. I tak to jest duża liczba, ale to, co ja przeszłam, jaką ja drogę przeszłam, żeby móc się z nimi rozstać, to jest po prostu 2 lata myślenia nad tym. I właśnie ja Wam radzę też nie wymuszać nic. Jeśli na początku zminimalizujecie wszystko, a coś, właśnie na przykład książki, zostaną i nie będziecie w stanie ich zminimalizować, to po prostu tego nie róbcie. I zrobicie to w momencie, kiedy będziecie na to gotowi, kiedy coś Wam tam w głowie kliknie i sami dojdziecie do tego, że te książki nie są Wam potrzebne i możecie się ich pozbyć. Możecie poczekać parę miesięcy, może to być miesiąc, może to być 2, może to być pół roku, rok, 4, nieważne ile, musicie być gotowi, bo w minimalizmie nie chodzi o to, żeby być jakimś ascetą i po prostu pozbyć się od razu wszystkiego, tylko to ma Wam sprawiać radość. Minimalizm ma Wam przynieść szczęście, a nie smutek, nie łzy z powodu oddanych ulubionych książek. Więc nie wymuszałabym nic, bo to już jest niezdrowe, to już nie jest minimalizm. Minimalizm ma nam uprościć życie, ma właśnie uczynić nas szczęśliwymi osobami. I tyle. To nie jest męka. To nie jest właśnie ascetyzm. Minimalizm nie równa się wyrzucenie wszystkich naszych rzeczy, które posiadamy. To nie jest to. To jest coś znacznie głębszego, coś, co siedzi u nas tutaj w głowie, a nie w pokoju zawalonym rzeczami. Jeśli to są rupiecie pozbawione w ogóle jakiejkolwiek korzyści z tych przedmiotów, no to oczywiście my to powinniśmy wyrzucić, ale jeśli to jest coś, co sprawiłoby nam ból, pozbycie się tego przedmiotu, no to sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy warto. Tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że nie zapomnicie zasubskrybować mojego kanału. Koniecznie dajcie znać, jak u Was przygoda właśnie z minimalizmem wygląda, jak Wy pozbyliście się sentymentalnych rzeczy i czy w ogóle pozbyliście się ich. Wiem, że jedna osoba prosiła o porady, jak pozbyć się właśnie, jak zminimalizować biblioteczkę i po części odpowiedziałam tutaj na to pytanie, bo ja nie widzę tutaj żadnych innych właśnie porad, jakie mogłabym Wam dać. Do tego po prostu trzeba dojrzeć, bo jak dla mnie i myślę, że dla wielu osób, książki zaliczają się do tych właśnie sentymentalnych rzeczy, z którymi bardzo ciężko się nam rozstać. Więc tak, poznaliście już moje zdanie na ten temat i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym filmie. Pa!